Witam ponownie w telewizji regionalnej i w programie Ario Page, program wersji dla niewierzących, ale niekoniecznie, także ci, którzy wierzą, jeśli chcą, mogą zadawać pytania. Bardzo gorąco zapraszam. Taka możliwość istnieje. Numer jest podany na ekranie. Zachęcam gorąco do podjęcia dyskusji. Proponuję, żeby najpierw to, było, to były pytania, czy to, co odnosi się do słowa, do tego, co być może to słowo w nas zrodziło, czy komentarz do niego. Potem mogą to być bardziej otwarte pytania, ale czujcie się swobodnie. Ta Ewangelia, chociaż jest bardzo długa, nie jest jedyną. W normalnych warunkach, kiedy nie było takich obostrzeń, jakie dzisiaj wszyscy przeżywamy jest czytana jeszcze jedna ewangelia zwykle poza świątynią, poza kościołem. Ona przypomina o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy od strony Betfage. Na tę pamiątkę święcimy palmy z gałązkami przygotowanymi w procesji wchodzimy do świątyni, żeby wspomnieć rzeczywiście ten wjazd Jezusa do Jerozolimy. To no też jest zdumiewające, jak to się dzieje, że ludzie, którzy witają Go tak entuzjastycznie w jednej chwili za moment potrafią ulec namowom, presji, manipulacjom, precjozą i otwiera się rozdział zdrady, kompromisów no z bardzo daleko idącymi skutkami. No ciekawe, że się nie potrafimy przed nimi ustrzec. Jezus ostrzega Judasza, ostrzega Piotra. Nawet sennik tu mamy, bo żona Piłata ostrzega namiestnika przed tym, żeby nie podejmował decyzji wbrew Jezusowi. Więc widzimy, że nawet poganie doświadczają wrażliwości sumienia. Ten tekst Ewangelii to pokazuje, że w naszym wnętrzu przemawia Bóg. Albo doświadczamy czegoś, co nas przerasta, a co nam pokazuje jakieś uniwersalne wartości. Jeśli ktoś Woli, jeśli ktoś nie podziela przekonań religijnych. No, jest coś niesamowitego w tym doświadczeniu ludzkiego sumienia, jakiejś wrażliwości, która dokonuje wyboru no, w tak trudnej sytuacji, dokonuje wyboru, który może kosztować kogoś drugiego istnienie, może kosztować kogoś drugiego życie. Jezus wydaje się do dyspozycji tych, którzy no, tak, ani inaczej rozstrzygną. Wydaje się w nasze ręce. Jak to mówiłem na początku, i wtedy wydał się w ręce kapłanów, i dzisiaj wierzymy w sakramentach także, wydaje się w nasze ręce i pozwala sobą czynić wszystko, co jest nam potrzebne, czego my potrzebujemy. Choć nie zawsze pewnie mu się podoba to, co wyprawiamy. Gorąco zapraszam do, do rozmowy, do zadawania pytań. Dzisiaj chętnych brak. Nie muszą być to pytania związane yy, tylko z, z tym doświadczeniem, czy z, z echem słowa. Które przed chwilą żeśmy odczytali. Mogą być to też pytania, które gdzieś Was nurtują, yy, które kołaczą się w Waszych umysłach, w Waszej wyobraźni. Gorąco zapraszam. I też yy, jeśli jeszcze. Mamy czas, a pytania nie, nie padają. To, to jeszcze raz przypomnę, zwrócę uwagę Mateusz, czy ten opis, który czytamy w wersji Mateuszowej, także dotyka Eucharystii, to też jest istotne, dotyka tego, no, co wierzący przeżywają w kontekście mszy świętej, czyli słowa i gesty Jezusa, w których On mówi o tym, że to jest jego ciało, kiedy mówi o chlebie, to jest jego Krew, ciało i krew, które za nas wydaje. My właśnie te gesty, te słowa powtarzamy, wierząc, że to jest nasz udział w tej jednej, jedynej ofierze, która się dokonała na drzewie krzyża, a my mamy możliwość przez to uobecnienie, które się dokonuje w Sakramencie Eucharystii, we Mszy Świętej, wejść w nie, trwać w tym doświadczeniu, być pod krzyżem, może właśnie zachować inaczej niż apostolowie wytrwać w tym doświadczeniu, znaleźć też dla siebie ścieżkę, szkołę, która pomoże przejść przez to, co rzeczywiście jest trudne. My też głęboko wierzymy, że ten czas być może jest właśnie po to, żeby to, co w nas nie podoba się Panu Bogu, obumarło. Żeby to rzeczywiście była śmierć tego wszystkiego, co jest wbrew życiu, jest wbrew pomysłowi Ojca, który, no, Czasem przez tą drogę obumierania, oczyszczenia, prowadzi nas do, do czegoś ważnego, pięknego. Coś się tutaj działo z telefonem, ale się chyba nie udało dotzwonić. To zachęcam jeszcze raz. Tak jak właśnie o tym próbuję mówić, to jest być może szczególny czas, w którym uczymy się wchodzenia w to, co bardzo trudne, tak? w to, co być może nas przeraża. Tak? To doświadczenie Jezusa Getsemani. Nie chcę tego kielicha, ale nie moja, lecz twoja wola nie się stanie. Jeśli muszę go wypić, niech twoja wola się wypełni. To są słowa Jezusa. To jest trudne wejście. Doświadczenie bardzo trudne, doświadczenie, które jest przejściem przez, przez śmierć. To jest doświadczenie, które jednak prowadzi do życia. My w to wierzymy. Zmartwychwstanie stanie jest dla nas tym szczęśliwym finałem finałem, w którym zwycięża ten, który chodzi, zabity, to żyje. To paradoks Ewangelii, to paradoks wiary, ale rzeczywiście otwiera nas na to, że nawet to, co najbardziej dla nas trudne, przerażające, może prowadzić do czegoś no, związanego z życiem, związanego z nadzieją. Jak już mówiłem, to nie jest łatwa droga, nie jest to łatwa pociecha, może dlatego też przeżywamy misterium śmierci właśnie w takim rytmie wielu dni. Halo, halo. Cześć Boże. Chciałem zapytać o, o to, jak można dzisiaj spojrzeć z perspektywy chrześcijańskiej na osobę Judasza, bo jak wiemy wizja Mesjasza wśród Żydów nieco różniła się od tego, jakim objawił się Jezus. Czy można prosić o komentarz? Dziękuję. No bardzo fajne pytanie. Ono jest bardzo mocno dziś zakorzenione w kulturze. To jest zdumiewające, jak wielu artystów w różnych dziedzinach próbuje dotykać tego tematu. To jest próba zrozumienia, usprawiedliwienia, wyjaśnienia. Niektóre pomysły uderzają w przekonanie, że Judasz chciał sprowokować Jezusa do objawienia swojej chwały, objawienia. Swojej mocy. Tak? Niekoniecznie wierzył w to, że rozstrzygnięcie będzie takie, że on się wyda w ręce ludzi i pozwoli zrobić z sobą to, co oni z nim uczynili, ukrzyżować. Tak? Może liczył na to, że jeśli zostanie przyparty do muru, no to objawi Bożą chwałę i zetrze na proch swoich wrogów. Są takie wyobrażenia. Jest piękny film. Powstał w podobnym czasie, co Pasja Mela Gibsona. Chyba tytuł to Judasz albo Jezus, nie pamiętam już w tej chwili, ale tam jest genialna scena, w której Pan Jezus rozmawiając z Judaszem wyciąga dłoń, kładzie ją na ramieniu Judasza, mówi: Chcę spędzić z Tobą całą wieczność. Perypetie, które dobrze znamy, tak? które też dzisiaj usłyszeliśmy w tekście Ewangelii. Judasz dramatycznie wydaje swojego pana, potem rozumie błąd, żałuje, zwraca pieniądze, nie jest w stanie sobie poradzić z wyrzutami sumienia. Staje na, na drzewie, na gałęzi, zakłada sobie pętle, i moment, w którym zsuwa się z gałęzi, w tym filmie, o którym mówię. Genialny sposób, zanim zobaczymy to szarpnięcie i stopy Judasza, jest przecięty jeszcze raz tą samą sceną. Tak jakby w doświadczeniu Judasza, między momentem aktu, zsunięcia się z gałęzi, podjęcia tego, targnięcia się na własne życie, a moment, momentem, kiedy ono się naprawdę skończyło, był jeszcze czas na to, żeby się Pojednać z Bogiem, żeby w akcie żalu powiedzieć mu, że ja tak, też chcę spędzić z Tobą całą wieczność. Dla mnie to jest jedna z najciekawszych opcji, jeden z najpiękniejszych pomysłów na to, jak poradzić sobie z tym tragicznym losem, o którym sam Jezus mówi, że lepiej byłoby dla tego człowieka, żeby się nie narodził. No ale to bardzo, bardzo mocne pytanie. No i też postać, która frapuje, no bo kusi, żeby pytać. Jak to jest możliwe, że ktoś to był tak blisko, y, mógł się tak bardzo pomylić, nie zrozumieć, y, nie wiem, przeżyć zawód. Y zdradzić, wydać swojego pana, czy tak jak niektórzy próbują to tłumaczyć, nie wiem, chciał go sprowokować rzeczywiście do tego, żeby się okazał tym, kim jest naprawdę. To oczywiście są dywagacje artystów, to oczywiście jest próba e, takiego bardzo ludzkiego zrozumienia tej tragicznej postaci, ale myślę, że to są próby uprawnione, one pomagają zrozumieć e, rzeczywiście, e, być może to jak skomplikowanym e, może być rzeczywiście to, to doświadczenie niewierności, zdrady, zagubienia, niezrozumienia. Zachęcam do zadawania pytań. Także. Grze... Dla Judasza też jest dobra nowina. Tak? Niektórzy y, mówią, że możemy się bardzo zdziwić, kiedy się wieczności przekonamy, dla kogo tam miejsce się znalazło, a dla kogo miejsce się tam nie znalazło. Współbracia mojego zgromadzenia, Salezjanie, żartobliwie mówią, że starożytni Salezjanie mówią y, na ziemi jak najdłużej, do nieba jak najpóźniej, w czystcu jak najkrócej, a do piekła wcale. Y, no ale to rzeczywiście jest, jest perspektywa tego, w jaki sposób wygląda nasza wieczność. Ona zależy od tego, jak też przeżywamy życie. Ale niekoniecznie nasze oceny i sądy y, muszą pokrywać się y, z tą perspektywą y, oceny y, Boga, oceny, y, która rozbrzmiewa w wieczności, jeżeli chodzi o naszą egzystencję, nasze życie. Tak samo może to dotyczyć Udasza. Ostatnie pytanie. Ktoś się jeszcze zdobędzie dzisiaj na zadanie pytania. Ja Dzisiaj próbą było, było być może wysłuchanie Ewangelii, przejrzenie tego tekstu na ekranie, ale to, to wyjątkowy czas, więc też chcieliśmy dać taką możliwość, żeby z tym słowem się skonfrontować. Wielu z was wierzących nie miało możliwości pewnie dzisiaj być na liturgii, na celebracji, a ci, którzy niekoniecznie wierzący są, być może pierwszy raz usłyszeli ten tekst w całości. Mówiący rzeczywiście o, o męce Jezusa, odnoszący się do tego, co, co my przeżywamy w niedzielę męki Pana, w niedzielę palmową u progu y, Wielkiego Tygodnia, kiedy wchodzimy w, w ten intensywny moment przeżywania misterium naszego zbawienia, misterium paschalnego, y, jak my mówimy w tym religijnym języku. Jeszcze jakiś telefon? Jeśli się nie pojawi rozmówca, to jeszcze raz pozwolę sobie zaprosić tych, którzy niekoniecznie wierzący są, do tego, żeby być może przy okazji czasu, który w tej chwili mamy, dzięki narodowej kwarantannie, zmierzyć się z tym, co przeżywają w tym wyjątkowym momencie katolicy. No, dotknięcie dzisiaj tego słowa, które rozbrzmiało, które rozbrzmiało prawie 20 minut na antenie telewizji regionalnej, taką możliwość daje. Próbowałem jakoś dotknąć też tego bardziej uniwersalnego, może, rozumienia tego tekstu, niekoniecznie tylko powtarzając to, co było doświadczeniem to, co było związane z wydarzeniami życia i śmierci Jezusa. A wszystkich wierzących zachęcam jeszcze raz do tego, żeby rzeczywiście spróbowali podjąć decyzję, jakie chwile w ciągu dnia, jakie momenty mają być rzeczywiście tymi, w których spróbujemy przeżyć czas wspólnie w kontekście właśnie religijnym, w kontekście. Pamiętania o tym, że to czas triduum sakrum, tych świętych dni, które nas wprowadzają w doświadczenie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, te największe święta Wielkiej Nocy. Bardzo gorąco zachęcam, żeby taką decyzję podjąć, żeby zaplanować te chwile, żeby jak najlepiej, jak najowocniej z nich skorzystać. A już dzisiaj zapraszam za tydzień na godzinę 16, pewnie więcej przestrzeni do, do pytań, do dyskusji. Do zobaczenia bardzo serdecznie. Jeszcze raz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w programie areopage.pl.